Dzień dobry kochani, z tej strony Vigo, a to jest kolejny odcinek z gry Obcy Izolacja. Jak ja długo w tą grę już nie grałem. Ja kompletnie zapomniałem o tej grze, ponieważ skupiłem się na Suikodenie dwójce, skupiłem się troszeczkę na The Long Dark, a przecież jeszcze Obcy, przecież którego tak uwielbiam, też czeka. Słuchajcie, wiem, że mamy rewolwer, wiem, że uciekaliśmy ostatnio przed tymi ludźmi, jakoś tam musieliśmy z nimi walczyć, udało się jej pokonać. Wiem, że tutaj chyba już byłem. Wiem, że tutaj wszedłem i zapisałem grę, ponieważ coś znalazłem przy jakichś zwłokach. Ale kompletnie nie pamiętam, co ja robiłem dalej tutaj, bo to naprawdę minęło sporo czasu. Więc przejdźmy się jeszcze raz tutaj, poszperajmy, co mamy, żebyśmy po prostu na spokojnie przeszli do dalszej fabuły tej gry. Tak, te zwłoki ja pamiętam. Ja tutaj byłem. Tutaj coś wziąłem chyba. I idziemy dalej. Czy ja mogę przejść? Błędne urządzenie. Tutaj nie mogę wejść. Ja wiem, że właśnie byłem przy zwłokach i wróciłem zapisać. I to na tym skończyłem grę. Ale mam jeszcze pomieszczenie tam do zbadania. Więc zobaczmy, co tutaj jest. O, czarna skrzynka. Słuchajcie, już jest przerywnik filmowy, więc ja nic nie robię. Okej. Okay. Mamy czarną skrzynkę Nostromo. Nasza bohaterka stara się brak danych. Patrzy, że... Nie, cholera jasna. Nie działa. Pliki uszkodzone. Nie dowiemy się, co się stało z naszą mamą. Dobra. Wkurzona. O, no dobra. I co? Skup się. No to się skup. Co to za pukanie? Alarm jakiś? Tutaj mam jakąś niebieski, zielony przycisk. Użyj. I co teraz? Słuchajcie, nie wiem, jakiś alarm się włączył. O co chodzi? Tu mam znowu zielony przycisk. Znowu użyj. Dobra, to musimy przesuwać te półki takie. Może jakieś pomieszczenie się otworzy wtedy. Bo tamtędy przeszliśmy, to chyba... Tutaj jakiś jest ekranik, widzę. Okej, okay. Czy następne się... Nie, następne się nie zapaliło już. No to chodźmy do tego ekraniku, zobaczmy, co to jest. Karta danych. Zabierz kartę danych. Ach, to jest, to ja wiem, już pamiętam. Brakowało nam karty, żeby uruchomić taki kod. Kalibrator dostępu. O właśnie, taki łamacz szyfrów, czy jak ktoś tam. Zhakuj windę do działu łączności Sixon. Dobra. I teraz... Użyj kalibratora dostępu, aby otworzyć te drzwi. Wykryto sygnał. Jak to się robi? A więc uzyskaj dostęp do systemu za pomocą mouse. Okej, mam. O, słuchajcie, włączyło się coś. Ruszyłem myszką, się ruszyło, a teraz już nie. Aha, czyli rozumiem, muszę poruszać myszką, aby się... i znaleźć kod. Wybrać któryś z tych kodów, tak? No to na przykład nie ma, nie wiem, ale jaki kod? Nie wiem, o co chodzi. Zaraz, jeszcze raz pokręćmy myszką. Zobaczmy. Nie zdążyłem... A, że tam było coś. A mamy u góry znak i musimy chyba ten... Kurczę, nie... Chyba musimy ten znak z tych wybrać, z tych małych cegiełek wybrać ten znak. Czekajcie. Pierwszy znak to jest ten drugi chyba. E. Dobrze mówię? Czekajcie. E. Aha, trzeci, czwarty. E. I ten szybko E. Jest. Dobrze, udało się, to i rozumiem. Dobra, wiem, o co chodzi. Bałem się, że czas mi się skończy, nie byłem pewien, czy dobrze robię, ale już tak. My tutaj byliśmy. Aha, to jest to pomieszczenie, z którego przyszliśmy tutaj. Więc weźmy skrzyneczkę, widzę, że jest skrzyneczka. Weźmy sobie wszystko. Nie mogę, środek spajający został, osiągnięto limit. No dobra, mamy osiągnięty limit środka spajającego. Szkoda. Jak ja bym wytworzył sobie apteczkę na przykład... Aha, brakuje mi... Tu mamy środek spajający cały, widzę wszystko. Brakuje elementu B i iniektora, więc to sobie niestety nie weźmiemy. Mamy iniektor już, super. Czyli brakuje nam teraz... mamy iniektor, brakuje nam elementu B, żeby wytworzyć apteczkę. Przejdźmy... Poszukajmy, bo może coś jeszcze tutaj będzie ciekawego. Się troszeczkę boję, wiecie.
Mamy bombę dymną. Zobaczcie, schemat bomby dymnej. Brawo. Zaraz sobie ją stworzymy, jak będziemy tylko mogli. Czy my coś jeszcze tutaj mamy ciekawego? Tutaj nic nie ma. Tutaj już jest wyjście. Czy aby na pewno? Czy to wszystko? Czy to wszystko? No tutaj już byliśmy. Jeszcze raz chodźmy. Tutaj mamy użyć kalibratora. A właściwie możemy teraz utworzyć te drzwi. Dobra. A więc złammy szyfr i... Który to będzie? Trzeci. Następny będzie ten ostatni. I teraz ten. Cyk, jest. Otwarte. Zobaczmy w takim razie, co mamy w tym gabinecie. To wygląda na gabinet jakiejś szychy. Tu możemy się schować. Tutaj mamy skrzyneczkę. Tu mamy jakąś identyfikator, weźmiemy. Tutaj mamy odtwórz. Wiadomość dla szeryfa Waitsa. Mówi Porter ze wsparcia technicznego. Słuchaj, czarna skrzynka jest pusta, Waits. Złamaliśmy Bóg wie ile przepisów poufności, żeby popatrzeć na logo Weyland Yutani i odkryć, że nic się nie zepsuło. Takie rzeczy są cholernie trwałe. Dobra, Nostromo kazał ktoś usunąć zapis albo uległ uszkodzeniu. Dobra, weźmy skrzyneczkę, otwórzmy sobie wszystko oprócz środka spajającego, bo mamy limit. Czy możemy coś jeszcze stąd wziąć? Chyba nie. A więc może stwórzmy sobie apteczkę. Nie możemy, brakuje tego elementu B ciągle. Czyli tam nie było w skrzyneczce go. To może bombę dymną sobie stworzymy. Co wy na to? I skonstruuj. Wykonano przedmiot. Mamy, moi drodzy, bombę dymną. Teraz możemy mieć środek spajający. Bo użyliśmy jednego. Czy tutaj już wszystko chyba stąd? Tu jeszcze coś jest? Nie, nie ma. Okej. Pusto już, tak? Tam byliśmy. Nic tam się nie kryje. Tutaj nic nie ma. No dobra, no to w takim razie, gdzie mamy iść? Tu jest jakiś znak zapytania. Tam mamy też dotrzeć do centrum łączności Sixton. Zhakuj windę. Dobra, może tam pójdziemy za chwilę. Ale musimy jakoś tutaj się przedostać, chyba wrócić na razie. Wróćmy na razie. Tutaj już byliśmy przy tych zwłokach, ale chodźmy zobaczyć, czy coś jeszcze jest tutaj. O! Granat hukowy, zdobyto schemat, że ja tego wcześniej nie zauważyłem. Słuchajcie, mamy jeszcze granat hukowy. Tutaj już nic nie ma. Tylko zwłoki leżą. To teraz chyba wszystko wzięliśmy. Czy ja mogę stworzyć granat hukowy? Pyk. A więc tak. Potrzebujemy środek spajający, detonator, iniektor i środek spajający i mamy granat hukowy. Wykonano przedmiot. Dobra, co dalej? Co dalej? Ja cię nie mogę. Troszeczkę się pykam, cykam, pietram, bo nie wiem, co, gdzie teraz iść. Ale mamy ten... Może zapiszę, właśnie. Zapiszę sobie grę, bo boję się, co się stanie za chwilę. Dobra. Napisać grę? Tak. Wiecie co? Ja długo nie grałem. I nie wiem dlaczego, ale jakieś spięcie dzisiaj czuję. Jakieś dziwne napięcie i ja się boję, że za chwilę coś się wydarzy. Naprawdę, nie wiem dlaczego, nie mam... Mam takie przeczucie, ale nie wiem. Kurczę, te dźwięki dziwne są takie. A jeszcze szczególnie jak się na słuchawkach gra, to masz takie jakieś dziwne... To wszystko, alarmy jakieś i za chwilę... O, wyłącz blokadę bezpieczeństwa, cel zaktualizowany. Dobra, czyli co mam zrobić? Tam mam iść? Nie wiem. Tutaj jestem? Jakoś tam muszę się przedostać, tylko którędy? Czy ja tam mam się przedostać? Nie wiem. Może tędy? Nie wiem. Tędy? Te drzwi są zamknięte. To nie. Tu? Może tędy mam iść?
Ale czekajcie, te są drzwi zamknięte też. A może wejdźmy sobie tutaj, tunelami gdzieś. Zobaczmy, dokąd ten tunel nas zaprowadzi. Tam jest przejście. Czy to będzie to przejście za kratami już może? Czy... Zaraz zobaczymy, jakieś takie dziwne światło. Zobaczymy, co tu jest. Gdzie my jesteśmy? O! Skrzyneczka, weź części, super, środek spajający i części 5, ekstra, weź wszystko, limit osiągnięto, no to spoko, no normalny, jak zawsze. No jesteśmy tutaj, a zobaczcie, tutaj mamy przejście jakieś. Teraz już widzieliśmy, na mapie się zaktualizowało. Czy ja mogę zrobić teraz apteczkę? Ciągle brakuje elementu B. Ciągle brakuje tego elementu B. Czy ja bym chciał stworzyć coś innego? Może nie, bo... Potrzebna mi tak naprawdę apteczka. Wszystko inne mam na razie. Po jednym chociaż, ale mam. Dobra, wyjdziemy tędy. Gdzie tu my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? O, jesteśmy koło tej kratki. Ej, zaraz. My tędy przyszliśmy, prawda? Tak. To jest tutaj u góry. Zapisaliśmy grę ostatnio. Stąd tędy przyszliśmy, czyli musimy iść... tam prosto i w dół tamte drzwi po prawej mamy jakieś, bo to jest to właśnie na dole tutaj. No to chyba tutaj, nie? Tutaj wszystko, dobra, no to chodźmy tutaj. Użyjemy kalibratora, jak oczywiście eksperci już w hakowaniu drzwi. A więc to... Kurde, no... No już, hakuj, chłopaku. Dziewczyno, przepraszam. Przecież jesteś córką... O Jezu, co ja... A nie, dobrze, i udało się. Aha, dobra, dobra. Nie, spoczko, jest dobrze. Co my tutaj mamy teraz ciekawego w tym pomieszczeniu? Tutaj mamy komputerek, terminal. No zobaczmy, co mamy ciekawego w tym terminalu do przeczytania. Archiwa. Terminalizacji Sewastopol. Szefie, dobra wiadomość jest taka, że archiwizacja wewnętrznej poczty Sewastopolu związana z zamknięciem bazy jest w 80% ukończona. Poczta jest odłączona od systemu Apollo, ale komunikator wciąż działa. Wszyscy, którzy jeszcze tutaj mogą z niego korzystać. Co wiadomość jest taka, że osoba, która monitorowała system, chciała do rozszerzenia przyjaciół. Mieliśmy ciekawą tenaka właśnie tę sprawę. Tak, chciałem wam powiedzieć, że wszystko jest ze wszystko z wyprzedzeniem. No dobra. Co jeszcze? Dźwięk użytkowe. Oaza postępu. Jeden. Oaza postępu. Zapomnienie poprzez odosobienie. Stacja kosmiczna, której nikt nie potrzebował, sprowadzona przez firmę. Nie chce mi się tego czytać, więc ja sobie odejdę już stąd. I zobaczymy, co my tu mamy w tej skrzyneczce. Element B. Ekstra, super, deeper, hiper. Ponieważ możemy stworzyć teraz apteczkę, a ona nam się przyda. Pyk, wykonano przedmiot. Brawo, ty. Dobrze, tutaj chyba nic już nie widzę. Tam jest... Co to jest? Skrzyneczka. O, jak najbardziej. Iniektor. Bierzemy. Tutaj już nic nie widzę. Co tutaj mamy? Tutaj mamy wyłącz blokadę bezpieczeństwa. No dobra, no to wyłączmy ją. Chociaż tam... O! Coś, co to był za hałtent? O kurde! Wiedziałem, że coś się stanie. Wiedziałem, że coś się kurde stanie. Czy nie jestem gotowy na walkę z obcym. Ja pindole! O Boże. O, ja cię kręcę. Czemu ja spluwę nie mogę przygotować? Strzelić mu. Tylko, że on kwasem strzeli, nie? On ma krew zamiast... kwas zamiast krwi. Może sobie pójdzie, może mnie nie wyczuł. Okej, on idzie. Jezu, ja się boję. Poszedł sobie. Chyba. Albo za chwilę mi skoczy, nie? Ja tutaj zacznę się... Tutaj jest skrzyneczka? Nie. Ja się obawiam, że ja za chwilę... O Jezu, ale mi ciarki przeszły. Że ja za chwilę, kurde, się obrócę, a on mi wyskoczy, nie? O Jezu, boję się. Boję się tam iść. A to jest jedyne pewnie przejście teraz, nie? I tam muszę wejść. Kurczę. Ale się spietrałem.
Kurde, zesrałem się po prostu ze strachu. Mamy szafkę, możemy się w niej schować? Czy coś tutaj jeszcze mamy? Ja się boję, że on wróci. Naprawdę. Ja się boję tam wyjść, bo ja się boję, że mnie walnie. Schowamy się do szafki. Nie, on tak, tak nie przyjdzie. On czeka, żeby mnie przestraszyć. On czeka, żeby mnie przestraszyć, na pewno. Ja... No kurczę, no dobra. Dobra, idziemy. Nie ma go? Gdzie on poszedł? W windzie siedzi? Tutaj mamy klamrę do usunięcia. Tutaj to jest jakaś winda, czy co to jest? To jakiś wagonik taki chyba. Aha, to jest taki jakby pociąg, który nie działa. Dobra, usuńmy tą klamrę. Może nic się nie stanie. Chyba, że z tyłu mi kurczę na plecy naskoczy. Ach, ja chcę zapisać grę i kończyć. Ja już się boję. Ja się boję, ja chcę kończyć grę. Dobra. I teraz co? Gdzie ja jestem? Ej, ja znam to. Przecież tutaj przeszedłem. O, okej. Czyli tam jest zapis gry. Chodźmy zapisać grę. Mam nadzieję, że nic nie wyskoczy. Jezu, mam nadzieję, że on go tam nie będzie. Zapisać grę i kończyć. Koniec, wychodzę. Kończę grę. Zapisuję i ja wychodzę z tej gry. Dziękuję wam serdecznie, moi drodzy, że fajnie się grało, dziękuję, że byliście. Ja naprawdę się boję, wiecie, bardzo się boję, ja chcę kończyć. Nadpisuję grę. Jeżeli wam się opcja izolacja podoba, jeżeli chcecie więcej, łapeczka w górę, komentarz, moi drodzy, komentarz jak najbardziej się przyda. Napiszcie mi, czy lubicie tą grę, czy wam się podoba, czy mam więcej w nią grać, czy po prostu mam sobie ją olać, zostawić, nie nagrywać i grać tylko kiedy będzie mi się chciało. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, moi drodzy, zachęcam was serdecznie, z całego serca, do tego, abyście kliknęli ten czerwony przycisk z napisem subskrypcja. A dzięki temu nie ominiecie innych serii na moim kanale, innych odcinków z Obcego, jeżeli będą. No i tyle. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko. Do następnego. Pa, pa!